Cześć Boże, Piotr Krupa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął Pan Profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana oraz SGH. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże. Panie Profesorze, rok 2019 zbliża się ku końcowi. To był dobry gospodarczo rok dla Polski? No, myślę, że był znakomity, bo szczególnie nasza gospodarka, model gospodarczy tutaj realizowany pod kierunkiem pana premiera Morawieckiego, niejako przeszedł czy przechodzi test. W pewnym sensie przeszedł, bo w obliczu, można powiedzieć, pewnego, pewnych problemów czy redukcji rozwoju gospodarczego w Niemczech, ale też w innych krajach na zachodzie, no, nasza gospodarka rozwija się y, tak samo o wiele szybciej niż to było w okresie poprzednim. I to świadczy o tym, że ten model y, jest dobry, ale należy go jeszcze ulepszać. A nie ma zagrożenia, że to spowolnienie, szczególnie na przykład w Niemczech, gdzie te przedsiębiorstwa są bardzo mocno powiązane. Dużo też podzespołów jest produkowanych chociażby do motoryzacyjnego zaplecza w Polsce, czy spowolnienie w Niemczech nie będzie dawało nam w przyszłości siwych znaków. To znaczy, na szczęście nasza gospodarka nie jest w dużym stopniu uzależniona od właśnie tej, tego sektora gospodarczego, czyli produkcji samochodów, prawda? Natomiast zawsze jest tak, że są pewne powiązania, czyli można powiedzieć, ten spadek rozwoju gospodarczego z powodu właśnie przemysłu motoryzacyjnego w Niemczech będzie wpływał również na inne obszary gospodarcze. Ale chyba najważniejsze, panie redaktorze, jest to właśnie, że pewne, pewien wpływ zarówno całej gospodarki europejskiej, jak i globalnej również na, na Polskę obserwujemy czy będziemy obserwować. Na, natomiast najważniejsze jest to, że właśnie nasza gospodarka rozwija się o kilka punktów procentowych szybciej, a zatem jeśli nawet to tempo w Niemczech będzie niższe, to, to, to ten rozwój u nas nie spadnie do poziomu zerowego, a więc odpowiednio będzie, i to jest taki ważny miernik, można powiedzieć, pewnej siły i, i jakby można powiedzieć go, kondycji naszej gospodarki. Rosną też płace. Bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie, to jest około 5%. Możemy się spodziewać, że ten kolejny rok też tak będzie wyglądał. Ja myślę, że, że tak, chociaż może następować, jakby następować pewna migracja, jeśli chodzi o zatrudnienie pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki. Taką pozytywnym chyba zjawiskiem, który zaobserwowaliśmy również w przeszłości jest tak zwana dywersyfikacja, zróżnicowanie. To znaczy nasza produkcja i nasz eksport jest znacznie bardziej zróżnicowany niż było w przeszłości to zróżnicowanie chociażby dotyczy tego, że w mniejszym stopniu już nas zależymy od eksportu do Niemiec, tak? A zatem jeśli w Niemczech dzieją się jakieś negatywne procesy, to my eksportując do innych krajów w tym też innych kontynentów, prawda, jesteśmy w mniejszym stopniu uzależnieni od tego co się dzieje. I tutaj właśnie widzimy, że jest to związane z tym zróżnicowaniem, można powiedzieć czy istotnym wpływem nie tylko dwóch czy trzech sektorów w naszej gospodarce na rozwój gospodarczy, ale też innych. I, i ten, to, to zjawisko, ten efekt jest istotnie związany właśnie z tym takim, ja bym powiedział, impulsem, który się pojawił. On nie jest jeszcze procesem skończonym dotyczącym wspierania czy motywowania małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie właśnie tych małych, gdzie w poprzednich latach zmniejszyliśmy podatek dochodowy, stawkę, do 9%. I również pojawiają się w tej chwili te impulsy dotyczące zmniejszenia obciążeń z tytułu ZUS dla tych małych przedsiębiorstw. Pytanie, czy statystyczny Polak Kowalski. Y Czuje się lepiej, że ma więcej pieniędzy w kieszeni, w portfelu. Są dane listopadowe dotyczące sprzedaży detalicznej, która wzrosła o ponad 5%. To może świadczyć, że Polakom naprawdę żyje się lepiej, że chętniej wydają pieniądze, więcej kupują. Tak, panie redaktorze, to obserwujemy już od kilku lat. To znaczy, a w szczególności od samego początku też, kiedy pojawiło się 500, plus. i to podkreślam, to 500 plus nie. Przełożyło się na, że tak powiem, wyrzucanie tych pieniędzy w błoto, czyli na taką nierozumną konsumpcję, bo właśnie polskie rodziny właśnie niejako inwestowały w dzieci, edukację, ale też poprawiały kondycję właśnie rodziny. I ten proces, ten proces trwa. I tutaj wyraźnie również jakby ten te zmniejszenie bezrobocia czyli można powiedzieć jakby również wzrost płac przecież zrost płac mamy na doskonałym poziomie od 5 do 7%, czyli dużo powyżej inflacji i to jest przyczynkiem właśnie tych, tych możliwości zakupowych a, ale te zakupy to się trochę kojarzy tak przepraszam trochę prymitywnie bardziej chodzi o to że lepsza jest kondycja funkcjonowania rodziny bo to jest to jest istota właśnie. I to się właśnie bierze również z tego, że na przykład małe przedsiębiorstwa, kiedy płacą niższy podatek dochodowy, to one racjonalniej to są zwykle te rodzinne przedsiębiorstwa to one potrafią racjonalniej te pieniądze lokować właśnie w kierunku rozwoju w różnych elementach życia polskich rodzin i przedsiębiorstw. Ten listopadowy wzrost konsumpcji może być też efektem obniżenia pitu o jeden punkt, bo mam z 18. Zrobiło się 17. To znaczy, ja myślę, że tak, ale też listopadowy wzrost konsumpcji jest związany również z, jakby, z tymi zjawiskami, które mają już pewien trend z przeszłości. Na pewno w jakim stopniu, też, panie redaktorze, wcześniej przyszły, przychodzą, nadchodzą święta. Widzimy, że kiedyś w Polsce, no dopiero w grudniu, może jeszcze nie na początku, ale gdzieś dopiero w połowie grudnia, widzieliśmy jakąś taką intensyfikację tych procesów zakupowych obecnie trochę idziemy w tym kierunku, jak na zachodzie, gdzieś już w listopadzie, prawda, może nawet na początku listopada pojawiają się różne, można powiedzieć reklamy. Oczywiście wiele z tych procesów, tych takich, można kampanii reklamowych ma trochę taki negatywny wpływ, no, ale takie są fakty. Sejm opowiedział się. Wczoraj za wzrostem akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe, już nie tylko na tradycyjne papierosy, ale też tam wiele innych nowych produktów, to jest wzrost o 10%. Budżet państwa ma zarobić około miliarda 700 milionów. Rząd tłumaczy, że wszystko w trosce o zdrowie Polaków, bo jednak koszty, Yy, chorób wywołanych właśnie nad, przez nadużywanie alkoholu, czy też palenie regularne papierosów są ogromne. No tak, ja się w ogóle dziwię, że taki, taki mały wzrost, proszę Państwa, yy, butelka wódki, yy, za butelkę wódki po wzroście akcyzy Polacy, ci, którzy piją, prawda, będą płacić chyba o z, zł, złotówkę i pięćdziesiąt groszy, tylko więcej. To, to w sumie jest nie, nieistotne. Dzisiaj, yy, że taką opozycja i wiele yy, osób jest, jest przeciw, i, I dziwi mnie to strasznie. Przeciwna w obliczu tego, co pan redaktor powiedział, kiedy skutki uboczne, właśnie te koszty skutków ubocznych są znacznie większe i trzeba właśnie tak na to, na to zagadnienie właśnie patrzeć. A jednocześnie trzeba no, podać też taki argument, proszę państwa, w porównaniu z 5 czy 6 lat wstecz, prawda, kiedy była też jakaś podwyżka, podwyżka akcyzy, to dzisiaj za. No, taką pensję, którą prawda, średnią Polacy uzyskują, można kupić o wiele więcej, chyba nawet o 30 czy 50%, że tak powiem, butelek alkoholu, więcej niż w przeszłości. I w związku z tym, tym bardziej to oznacza, że, że ten wzrost tutaj powinien być wyższy, i z tego względu właśnie budując ten kapitał, czy ten budżet, właśnie na, no, na pewną czy profilaktykę, czy też właśnie Właśnie można powiedzieć, może zwalczanie tych skutków, negatywnych skutków. Myśli Pan, że uda się rządowi Prawa i Sprawiedliwości zrealizować tą zapowiedź budżetu bez deficytu w przyszłym roku? Proszę Państwa, no, nie, nie, będzie, nie będzie łatwo o, tutaj w obliczu, można powiedzieć, pewnego hamowania tych procesów przez właśnie opozycję, bo te różne, że tak powiem, ustawy, które miałyby, można powiedzieć, ten budżet w, zbilansować, no, po, mogą wchodzić troszeczkę później, ale chciałem powiedzieć, że to nie jest najważniejsze, żeby ten budżet, Budżet właśnie zbilansować, dlatego że ten deficyt budżetów, jak patrzymy w krajach zachodnich, w krajach Unii Europejskiej, to one są na, na dużo wyższym poziomie. I oczywiście. Ten fakt, że ten nasz budżet się prawie bilansuje już w tamtym roku, przecież ten deficyt był prawie zerowy, to oznacza znowu potwierdzenie, że ten model gospodarczy dobrze działa wobec przecież tak dużych, można powiedzieć, inwestycji. Ja to nazywam inwestycji dotyczących przecież i emerytur dodatkowych, inwestycji w 500, plus i jeszcze innych inwestycji, takich jak na przykład zmniejszenie stawki podatku dochodowego, dla małych przedsiębiorstw do 9%, jak i również zmniejszenie, w tej chwili jesteśmy przed tym właśnie, zmniejszenie obciążeń z tytułu ZUS. To, to, to jakby pokazuje, skąd się bierze ta szansa zrównoważenia budżetu, że pojawiają się efekty synergii, to znaczy, że one, te jakby można powiedzieć, redukcja wpływów podatkowych z tytułu zmniejszenia stawki jest znacznie mniejsza niż właśnie efekt, jaki przedsiębiorstwa generują, czyli one zatrzymując ten zysk potrafią y, 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 zwiększać jeszcze ten potencjał właśnie zysku, a zatem zwiększać dochody podatkowe. Taki jest właśnie, jak to mówimy w ekonomii, że 2 plus 2 to nie jest 4, tylko 5. Obecnie sytuacja gospodarcza jest dobra, idziemy w dobrym kierunku, ale cofnijmy się 30 lat. Mamy 30. rocznicę planu Balcerowicza. Jak ten plan, ta idea wpłynęła na polską gospodarkę, na sytuację też społeczną w Polsce? Proszę Państwa, plan Balcerowicza generalnie składał się z 10 punktów. No i właściwie jak słyszę komentarze, również sam się do tego od kilku dni właśnie ustosunkowuję, to nie słyszałem jeszcze żadnych pozytywnych wniosków i również, znaczy ze wszystkich stron, również, że tak powiem, działacze lewicowi bardzo mocno to krytykują. Mianowicie, proszę Państwa, nie można robić takiego, Szokowego działania. Nie można. Jeden z punktów tego planu to jest, można powiedzieć, likwidacja przedsiębiorstw państwowych, niezależnie od tego, czy one są efektywne. No nie jest to rozsądne, bo ponieważ wiele przedsiębiorstw państwowych dobrze funkcjonowały, nie idealnie, ale nie generowały właśnie zysków. Trzeba było je powoli jakby przekształcać, żeby miały coraz większą efektywność. Drugi taki element, który wprowadzał asymetrię, tak zwany popiwek, czyli pan profesor Balcerowicz wprowadził no wtedy taką zasadę, że jeśli przedsiębiorstwo płaci o złotówkę więcej od pewnej normy w postaci płacy, to musi, jest opodatkowane, płaci podatek 2 złote. Natomiast przedsiębiorstwa polskie, natomiast przedsiębiorstwa zagraniczne, które inwestowały, były zwolnione z tego popiwku, a zatem prowadziło to, można powiedzieć, bardzo często do bankructwa tych polskich przedsiębiorstw. I również jeszcze inne działania dotyczące, proszę państwa, sten w budżet, przepraszam, zadłużenie budżetu państwa w przeciągu trzech lat, w trakcie planu Balcerowicza, wzrosło pięciokrotnie. Z jakiego powodu? Właśnie z takiego, że w tym planie nie było pobudzania właśnie produkcji, nie było pobudzania właśnie sektorów gospodarczych, tylko było zamykanie, było zwiększanie bezrobocia, a zatem różne takie skutki trzeba było z czegoś właśnie sfinansować. I to było jakby błędnie, jeśli chodzi o pewne, pewne zasady ekonomiczne. No i w w końcu nie było tam czegoś, co było kluczowe, czyli, proszę Państwa, zajęcia się przemysłem energetycznym, przemysłem stalowym, cementowym, przemysłem również motoryzacyjnym, który oczywiście mówiąc kolokwialnie, kulał, tak, ale były to obszary, które stanowiły jakby istotę też generowania produkcji. No i w końcu też to są opracowania profesorów Wycena. Sprzedawano, majątek państwowy sprzedano za 10% jego wartości. I to, był, to są wszystkie takie, kilka tych czynników, które wymieniłem, które w zasadzie bezpośrednio przekładały się na to, że no, dochodziło do pewnej jakby tragedii społecznej. W obliczu tego ruchu Solidarności był oczekiwany Solidaryzm społeczny, który miał właśnie też wyrazić się w no, dobrze funkcjonującej gospodarce. Niestety te działania prowadziły do skutków przeciwnych. Panie profesorze, Sejm teraz pracował nad kolejnymi zmianami w wymiarze sprawiedliwości w Polsce. Prowadzone były prace parlamentarne i w trakcie tych prac parlamentarnych do polskiego parlamentu trafia list ze strony Komisji Europejskiej. Jest jasne wezwanie, żeby polski parlament wstrzymał się wstrzymał tę pracę. To jest właściwa reakcja. Komisji Europejskiej, unijnych urzędników. Czy to tak powinno wyglądać? Proszę Państwa, jako właśnie prezes Instytutu Myśli Szumana po raz kolejny chcę powtórzyć. Te działania komisarzy czy działania różnych liderów w Brukseli są działaniami związanymi z realizacją ideologii superpaństwa, przeciwnej wspólnocie narodów Europy, o których mówił Robert Schuman, a realizacją agresywnej ideologii Artielo Spinelli polegającym na tym, że kapitał tworzy przemoc, prawda, i jednocześnie usuwa się taką, można powiedzieć, solid, pewien solidarny system. Ten przykład jest dowodem, bo proszę Państwa, no, to jest w sumie niepoważne, że przed projekt, prawda, którego jeszcze nie, nie, nikt nie zdążył tam prze, prze, przestudiować. Do którego zgłaszane są poprawki. Tak, pró próbuje się, że tak powiem, robić jakąś interwencję. Ja bym powiedział, to jest w ogóle nie na miejscu i nie wolno nam, prawda, że tak powiem, poddać się tego typu, prawda, naciskom. Niestety wiele osób w opozycji uważa, że, że właśnie tam komisja Komisarze mają prawo i prawo Unii Europejskiej jest ponad naszą konstytucją. Nie zapomnijmy o tym, bo to są próby. Polska jest, można powiedzieć, no i jeszcze może Węgry, tak? Krajem, który może, że tak powiem. Pozytywnie, prawda, zmodelować właściwie funkcjonującą Europę. Jeśli się poddamy, to jakby Europa zatraci ten kierunek, który, na, który nadał jej Robert Schuman, czyli wspólnotę, czyli chce się usuwać można powiedzieć te wszystkie silne właściwości między innymi naszego narodu. I to się robi niby pod płaszczykiem takim właśnie, że niby to ma być zgodne z prawem, z zasadami, ale przecież no to te sądy, te prawo, czy, czy ten, ten projekt ustawy, jak wiemy, przecież on jest skonstruowany w oparciu o zasady, które są we Francji, czy w Niemczech, więc wszystko to Kto jest... Lat ...funkcjonują i nikomu nie brą ideologiczną. Nie poddajmy się temu. Panie profesorze, Instytut Myśli Schumana jak co roku, również w tym roku organizuje Wigilię Bez Granic. Co to jest za inicjatywa? Tak. Polskie rodziny zapraszają cudzoziemców na wigilię 24. Cudzoziemców, którzy mieszkają, pracują i studiują w Polsce, więc nie sprowadzamy cudzoziemców z zagranicy, prawda? Celem tego jest właśnie. Dzielenie się naszą tradycją. Celem jest właśnie również to, że oni często chcą, bądź zostają właśnie w Polsce, żeby poczuli się tutaj jak w domu. Celem jest również później budowanie relacji i też rozwijanie relacji, nawet właśnie biznesowych. I tutaj chciałem powiedzieć, że włącza się coraz więcej instytucji, uczelni. Włączył się ostatnio polski holding hotelowy i właśnie w drugi dzień świąt, między innymi, właśnie przy, przy lotnisku tam dwa hotele. Będzie spotkanie właśnie polskich rodzin i cudzoziemców przy stołach. I ten, to włączanie się coraz większej liczby instytucji polskich świadczy o tym, jakby można powiedzieć, z, z jednej strony takim uświadomieniu sobie przez Polaków wartości tego depozytu rodzącego się Boga, człowieka, Maryja, Józef, prawda? czyli ten klimat rodzinny. To jest właśnie to źródło, które mamy, a z drugiej strony jest potwierdzeniem tego, że mm, mamy coraz więcej cudzoziemców zainteresowanych właśnie. Tym, tą obecnością na wigilii. Ja jeszcze nie spotkałem do tej pory żadnego cudzoziemca, który byłby niezadowolony z tego powodu. Wręcz osobiście już mam takie przykłady, że oni wracając, to właśnie opowiadają o tym w, swoich, w swoim kraju. To są ludzie z całego świata, w tej chwili dosłownie, z, i z Azji, i z, z, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, z Afryki. W tym roku szacujemy, że może tych osób i rodzin, Polskich i cudzoziemców, którzy wezmą w tym udział będzie około może 6-7 tysięcy. Czyli to z roku na rok rośnie i mamy takie ciekawe często wypowiedzi przedstawicieli uczelni, no, że to jest właśnie takie dzieło, które bardzo im się podoba i uważają, że właśnie to może łączyć, znakomicie może łączyć również Polaków, którzy się różnią ze względu na jakieś poglądy. Ale przy stole Wigilijnym stole wszyscy... Jesteśmy właśnie, razem. Tak. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana, a także SGH. Ja Państwu dziękuję za uwagę z Panem Bogiem.